dobry. Zapraszam na interpretację Łagodnej Fiodora Dostojewskiego, a dokonałam tego w oparciu o tekst, który polecam i do którego link zamieściłam w komentarzach. Jest to nowela o kobiecie, która popełniła samobójstwo z tego powodu, że nie mogła wyjść z toksycznej sytuacji, w jakiej się znalazła. A dotyczyło to wpływu jej męża na nią, w ogóle tego dziwnego małżeństwa. Tak naprawdę nie chodzi o samą puentę, tylko o przedstawienie postaci męża, który spowiada się niejako przed odbiorcami, bądź też przed Bogiem z tego, co zrobił tej kobiecie, którą doprowadził do samobójstwa i teraz sam z tego powodu rozpacza. Dostojewski często czynił swoich bohaterów lichwiarzami i tutaj bohater, narrator właśnie jest takim lichwiarzem. Można powiedzieć, że antybohaterem i bohaterem i antybohaterem, gdyż robi wrażenie prawie czarnego charakteru. To człowiek z tajemnicą, o którym nie wszystko od początku wiemy, pracuje jako lichwiarz, nie lubi tej profesji, ale skupia się na dorabianiu, na pomnażaniu swojego majątku, na oszczędzaniu. Ma jakieś wizje przyszłego życia w pięknym domu, z kochającą rodziną, ale to wszystko wydaje się nierealne. On oświadcza się młodej kobiecie, która wydaje mu się dostatecznie bezbronna i słaba, aby dała się kształtować, aby można ją sobie w pełni podporządkować. Taką żonę właśnie sobie wybrał i miał na nią ogromny wpływ. Tytułowa Łagodna, czy też Potulna w innych tłumaczeniach pojawia się na samym początku w trumnie. Wiemy, że jest osobą ubogą, że pochodzi z niezamożnej rodziny, że wychowują ją ciotki, bo rodzice umarli, że oświadczył się jej sklepikarz, stary zresztą, więc wolała przyjąć oświadczyny lichwiarza, który ją zaskoczył, ale później bardzo się rozczarowała tym małżeństwem. Ona nie do końca jest taka łagodna, to szlachetna, subtelna, delikatna istota, ale buntuje się, tylko ten bunt nic jej nie przynosi. W pewnym momencie czuje, że nie może wyjść z tej sytuacji i popełnia samobójstwo. Dostojewski celowo nie podaje nazwisk i imion bohaterów, gdyż w ten sposób czyni ich uniwersalnymi. Są to postacie typowe, z którymi można utożsamiać ludzi o podobnych postawach życiowych. Lichwiarz to zawód na pewno symboliczny, ponieważ też często pojawia się w twórczości Dostojewskiego, oznacza taką postawę właśnie, takie groszorubstwo, wykorzystywanie też innych we własnych jakichś tam celach. Zresztą nasz bohater, bardzo wyrachowany, w pewnym momencie zaczyna rozumieć, jak istotną rolę odgrywają emocje i wylewa te emocje na bohaterkę, ale niestety jest to zły moment. Ona nie jest w stanie tego podźwignąć i popełnia samobójstwo. Dostojewski to znawca ludzkiej psychiki, ludzkiej duszy. Zadaje mnóstwo pytań, daje odpowiedzi, które rodzą następne pytania. W zasadzie zmusza do refleksji każdego myślącego czytelnika. Warto przeczytać zarówno Łagodną Dostojewskiego, jak i tekst, którym się inspirowałam, a link do niego podaję w komentarzu. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne filmiki. Do zobaczenia!